Przesilenie zimowe albo Holdovers, jak to woli, to film bardzo ciepły, pomysłowy, nie powiem świąteczny, mimo że akcja toczy się w święta. Reżyser Alexander Payne nie lubi tego określenia, stwierdzi po prostu, akcja dzieje się w grudniu, a to wszystko, to nie jest film w żadnym razie bożonarodzeniowy. Jest to już kolejna kolaboracja oczywiście panów Payne'a i Giamattiego, widzisz tutaj Bezdroża, świetny film i rzeczywiście wiele produkcji razem dokonali, ale akcja, można powiedzieć, bardzo prosta, bo dzieciaki zostają w szkole na święta. Rodzice z tych czy innych powodów, powiedzmy, nie mogą ich wziąć do domu. No i Paul Giamatti jako nauczyciel Paul zostaje oddelegowany, ażeby się nimi opiekować, krótko mówiąc. No Paul jest upierdem, jest można powiedzieć beznadziejnym człowiekiem, niespecjalnie go lubią nauczyciele, uczniowie to już w ogóle po prostu uważają go za dupka, że nie jest rzeczywiście fajny. No i jak się można domyśleć, niekoniecznie najlepsi uczniowie zostają na święta. A reszta to już jest tylko i wyłącznie historia, bo rzeczywiście pierwsze miałem skojarzenia, oglądając ten film, miałem skojarzenia na dzień dobry Buntownik z wyboru. Z Mattem Damonem, oczywiście Benem Affleckiem, ale Robinem Williamsem również. I no, bo tu jest taka bardzo, bardzo dobra zażyłość właśnie relacja uczeń-nauczyciel. No i zarówno jeden się uczy od drugiego, jak i vice versa, jakby to powiedziała nasza ulubiona posłanka. I rzeczywiście historia jest prosta, bo no, jak to teraz przetrwać 14 dni, chodzi konkretnie o 14 dni właśnie przerwy świątecznej, jak to teraz rzeczywiście zrobić. No i niby wszystko jest w porządku, no bo wiadomo, nauczyciel jest uzurpatorem, można by powiedzieć, będzie cisnął tych uczniów, będziemy się uczyć, będziemy cały czas, tak rzeczywiście ma pomysł, ale okazuje się, że no, jak się można łatwo domyśleć, jest drugie dno. Otóż okazuje się, że nauczyciel no jednak nie jest taką wredotą, jak można byłoby się spodziewać. Inaczej, jest wredotą, ale jest to wszystko jest pokazane czemu, dlaczego. Czy może się zmienić? Oczywiście, że może, ale nie musi, może nie chce i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest pokazane, wytłumaczone. Również jeżeli chodzi o Angusa, czyli o naszego ucznia, tutaj też jest rzeczywiście podwójne, no musi być rzeczywiście, bo innej opcji rzeczywiście nie ma. Dużo tego rzeczywiście, ale to jest rzeczywiście bardzo, bardzo intrygujący film. Muszę przyznać, że nie jest to kino dla każdego, ponieważ jest film umiejscowiony w latach 70., zarówno fabularnie, jak i stylistycznie. Wiadomo, nowe technologie, nowe techniki, ale wszystko w postprodukcji potem było rzeczywiście dopracowane i zrobione inaczej, więc nie dziw się, gdy będziesz oglądać, że nie ma telefonów komórkowych i tak dalej, tych wszystkich rzeczy. Nie mamy tego powiedzianego wprost, tak naprawdę dopiero na końcu się mniej więcej dowiadujemy, który jest rok, kiedy to się rzeczywiście wszystko dzieje, ale co mi się bardzo podobało, film ma bardzo zaskakujący, nieoczywisty humor, ponieważ nie mamy tutaj humoru bardzo często, tak po prostu wprost, żarty są zawoalowane, trzeba gdzieś tam się domyśleć, a również odnośniki do, może nie tyle do popkultury, co bardziej do historii, bo właśnie Paul jest nauczycielem historii antycznej, można by powiedzieć, to rzeczywiście tego jest dosyć sporo i te żarty, no bo on jest oczywiście, mowa oczywiście o nauczycielu granym przez Paula Giamattiego, on jest cynikiem, on rzeczywiście przeżył nie jeden sekret oczywiście swój również dzierży gdzieś tam w plecaku doświadczeń, w bagażu doświadczeń, no i rzeczywiście ma powód, jeden, drugi, piąty, dziesiąty, dla którego on nie chce rzeczywiście być miłą osobą. Wszystkich na dystans i tak dalej. Mamy uczniów. No, Angus najważniejszy oczywiście w tym całym gronie. Chociaż przyznam szczerze, że Kunz to jest kawał wieśniaka po prostu i tak, takim się w szkole plaskacz należy jak nic, bo rzeczywiście, ale dostaje tak powiedzmy metaforycznie plaskacza w tymże filmie Kunz. Informacja o Ikarze, dosyć konkretnie dla Ikar, oczywiście o to chodziło. Ale to nie tylko te dwie postacie, bo mamy również no, tragedię, tak? Mamy również rozgrywającą się cały czas tutaj historię kucharki, no niech będzie kucharki, która rzeczywiście jest w tej szkole wiele, wiele lat, tak samo zresztą jak Paul, w którego jak mówiłem wcielała się Paul Giamatti i bardzo mi się to podobało. Rzeczywiście to zderzenie tych jakże różnych postaci. Mamy dzieciaka z bogatego domu,
który rzeczywiście no, ma wszystko niemalże, ma swoje przejścia, ma swoje perypetie. Tutaj mamy nauczyciela, który jest no, nielubiany ogólnie, ale w swoim mniemaniu jest po prostu rewelacyjny i on też ma swoją historię. Mamy no, tę kucharkę i jeszcze rzeczywiście jest kilka innych osób, które poznajemy z tej czy z innej perspektywy. I to nagle sprawia, że ten film jako całość to jest bardzo koherentne dzieło. To jest rzeczywiście film, który oglądałem i za każdym razem miałem banana na twarzy, ale nie jest to taki humor, że będziesz się śmiać do rozpuku, jak już mówiłem wcześniej. To jest taki na zasadzie bardziej humor, który aha, coś tam rzeczywiście sobie przypomniałem, po prostu on fajnie sarkazmu użył i w ten sposób to jest zrobione. Więc w żaden sposób nie myślę, że o proszę bardzo, skrół mówi, że się śmiał, to będzie komedia. Nie, to nie jest komedia, to jest dramat. Rzeczywiście ten film to jest dramat, ale nie jest dramat oglądanie go, chociaż tak naprawdę przygotowując się do tej recenzji, czytałem ciekawostki, no i w jednej z nich okazało się, że Dominik Sessa, właśnie on grał Angusa, i jest jedna scena, kiedy musi wykonać, kiedy musi zadzwonić, krótko mówiąc. No jak się łatwo domyślać, lata 70., słuchaj, nie było żadnych takich telefonów ani nic, tylko po prostu zwykłe, stacjonarne telefony, tarcza. I okazało się, że chłopak nie potrafi wykonać połączenia telefonicznego, bo on nie wie, jak się wybiera numer telefonem tarczowym, więc musieli mu to rzeczywiście pokazać. No i to było zaskakujące, że z drugiej strony tak naprawdę pewnie wiele osób jest, które nie wie, jak obsługiwać magnetowid, jak obsługiwać pralkę franie, czy co to jest książka telefoniczna, nie ta w telefonie, tylko to tak rzeczywiście jakoś jest. Jeżeli chodzi o pewne efekty, które postanowiono wykorzystać. Problem był z grafikiem, ponieważ reżyser Alexander Payne stwierdził, że Holdovers, no, przesilenie zimowe. Ja bardzo często mówię, że nasi tytułolodzy nie dali rady i pokazali rzeczywiście, że nie znają się na rzeczy. Tutaj jest świetnie, bo Holdovers ciężko przetłumaczyć. Naprawdę ciężko przetłumaczyć na polski, żeby miało ręce i nogi. Ja tutaj sobie specjalnie wcześniej wrzuciłem dodatkowo jeszcze w Google i okazało się, że no, przetrzymanie pozostałość, tak jest holdover, ale to akurat o ile w języku angielskim, angielsko-amerykańskim właśnie to holdovers jest cały czas utrzymywane i to ma sens, oczywiście, że tak, po polsku nie bardzo, więc prześlenie zimowe, no można by ten film nazywać na przykład, nie wiem, ferie zimowe czy przerwa świąteczna, no, ale to akurat żeby nie było tak dobrze. Wracając do meritum, reżyser właśnie chciał, ażeby używać prawdziwego śniegu, więc kręcono to w szkole Fairhaven High School w Fairhaven w stanie Massachusetts i no, przerwa była świąteczna, wiesz, holdovers, i śnieg spadł, była burza śnieżna i to, co tutaj widzisz, dokładnie to jest wszystko kręcone w lokalizacjach. Prawdziwy śnieg, nie tam jakiś stereopan, nie efekty komputerowe, to jest wszystko robione. A jeżeli zaskakujecie, że Paul Giamatti ma leniwe oko, no to był akurat właśnie jego pomysł. On stwierdził, że będzie świetnie, a reżyser dodatkowo dorzucił, słuchaj, to będziemy zmieniać. Raz będzie miał prawe oko leniwe, raz lewe, żeby takie, wiesz, było, że nie wiadomo o co chodzi, które oko, jaka historia. Tak samo bardzo ważna rzecz w tym filmie, drzwi od samochodu czasami się otwierają, a czasami nie. To również było, reżyser wymyślił, ok, to znalazł w takiej zasadzie, że powiedzmy nasz główny bohater, który przy okazji, że jest no, cynikiem, ma również swoją przypadłość, tam jest więcej oczywiście w filmie o tym powiedziane, że no, on się rozwija, pewne rzeczy się dzieją w jego życiu, no i dlatego czasami prawe oko, czasami lewe mu ucieka i tak dalej, i tak dalej. To jest, powiedzmy, podtekst, to jest gdzieś tam samo z siebie wynika, my naprawdę nie zwrócimy na to uwagi, aż do samego rzeczywiście końca. Poczucie humoru mi się bardzo podoba, oczywiście ścieżka dźwiękowa jest no, bardzo ciekawa, została specjalnie skomponowana tak, ażeby lata 70. były, to nie jest na takiej zasadzie, że o proszę bardzo, no to teraz bierzemy Justina Timberlake'a, no, powiedzmy, bo robi muzykę do Trolli, nagraj nam piosenki z lat 70. Nie, wzięli piosenki z lat 70. też nie są to jakieś hity na zasadzie, że o proszę bardzo, wrzucają nam The Bee Gees i o my już wiemy, że to nie, jakieś takie piosenki, utwory, które pasują pięknie do tego filmu i jest to bardzo, bardzo ciekawie. Napisy początkowe prawie 9 minut trwają, inna rzeczywiście rzecz, która jest no, niesamowita, ale sam film opowiada nam historię, która może się w pewien sposób oczywiście przydarzyć każdemu z nas, bo każdy z nas powiedzmy przeszedł przez życie, spotykając kogoś miłego, kogoś mniej miłego, nieważne czy masz 15, 20 czy 50 lat, zawsze tak jest, że kogoś mniej miłego również spotkamy, z kimś się nie będziemy zgadzać
i jest też ktoś, kto po prostu jest dla nas przyjacielem, kolegą, kto może dla nas nastawić karku, bo rzeczywiście no, ten Paul, ten nasz nauczyciel, on w pewien sposób rozumie, co jest nie tak. No, młody może jeszcze niekoniecznie. Młody ma jeszcze przed sobą całe życie, no bo rzeczywiście w oryginalnie miał mieć 15 lat, ale właśnie Dominik, czyli aktor, który wcielał się w rolę Angusa, powiedział, no trochę za duży jestem jak na 15-latka, więc lepiej, żebym był 18-latkiem. I więc młody ma jeszcze przed sobą całe życie, a Paul rozumie pewne rzeczy. Zakończenie jest otwarte w ten sposób, że no ja domyślam się, nie powiem tobie, nie chcę zdradzić, ale domyślam się, co będzie dalej, co się będzie działo, jak się potoczą los naszego bohatera. I jestem ciekaw, naprawdę jestem ciekaw i mam nadzieję. Wiadomo, że Paul Giamatti za tę rolę jest nominowany do Oscara za rolę pierwszoplanową. Chciałbym, żeby zobaczył statuetkę z bliska, ale pewnie tak samo mam przy okazji pozostałych filmów. Nie wszystkie jeszcze widziałem, ale już jeszcze mi chyba jeden bodajże został do obejrzenia, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Oczywiście, że tak, polecam ten film, bo historia jest uniwersalna, historia jest ciekawa, historia jest zrobiona w ten sposób, że no, mimo tych wszystkich perypetii, które tam są, ciągle jest ten rzeczywiście ta nutka, powiedzmy, dobroci, ta nutka, powiedzmy, sympatii, ta nutka, która sprawia, że po obejrzeniu tego filmu mamy takie, proszę bardzo, co ja obejrzałem, fajny film, dobrze, ciekawa historia, podniosło mnie to rzeczywiście na duchu i mam nadzieję, bo tutaj historie się różnie toczą, jak mówiłem wcześniej, mam historię nauczyciela, mam historię ucznia, mam historię, zresztą tutaj widzisz na plakacie, historię kucharki, dodatkowo jeszcze jest, powiedzmy, pan sprzątający, jest koleżanka, nauczycielka. I kilka tych rzeczywiście większych i pomniejszych, które opowiadają o życiu, o nierówności, niesprawiedliwości, no bo to są wszystkie tematy, które tutaj są poruszane. O tym, czy bogate dzieciaki mają lepiej niż biedne dzieciaki. Pamiętaj, lata 70., wojna w Wietnamie i tak dalej, te wszystkie rzeczy. To jest również umieszczone, ten kontekst kulturowy, to wszystko jest tutaj, pojawia się, więc jak najbardziej polecam tobie ten film. Jest ocena na film, aby możesz zobaczyć, jak to rzeczywiście wygląda. I czekam, naprawdę czekam, bo tak, no Alexander Payne przyzwyczaił mnie do tego, że albo robi filmy dobre, albo bardzo dobre, bo czy to oczywiście jest o Schmidcie, chociażby z genialnym Jackiem Nicholsonem, czy właśnie wspomniane Bezdroża, to jest drugi film panów Payne'a i Giamattiego i wiele, wiele innych ciekawych produkcji, no to mam nadzieję rzeczywiście, że będziemy ich dostawać dużo, coraz więcej i podoba mi się ta jego stylistyka. Niemalże jest już jego styl rozpoznawalny kręcenie, bo nawet jak widzisz ten plakat, on tak specjalnie jest skonstruowany, skomponowany troszeczkę dziwnie, troszeczkę inaczej. Bardzo mnie to cieszy akurat, że miałem możliwość obejrzenia tego filmu. Udostępnij właśnie ten film, tę recenzję na swoich mediach społecznościowych właśnie teraz. Niech inni zobaczą, idą do kina, bo film właśnie teraz do kin wchodzi, niech sobie obejrzą Przesilenie zimowe albo Holdovers, nie ma znaczenia, obydwa tytuły są według mnie dobre, ciekawe i sensowne, bo takie rzeczywiście, mówię, nieczęsto się to zdarza, ale w końcu mamy, a tutaj tak, jak najbardziej, tutaj jest dużo innych ciekawych recenzji, które powinnaś teraz obejrzeć.